Tak jak zapowiadałem kiedyś tam poprzednio, że chcę zakończyć już ten cykl związany z tą historią narodzin Pana Jezusa w tym ujęciu takim chronologicznym, czyli wydarzenie po wydarzeniu, jak się wydarzały w kolejności, ale też w ujęciu i w kontekście historycznym, kulturowym. Chcę zakończyć już dzisiaj, chociaż przygotowywując się na to, to jeszcze spokojnie moglibyśmy mówić dalej o tym, ale już nie chcę poza styczeń wykraczać, więc dzisiaj ten temat pozwólcie, że będziemy kończyć. Nie będę nawet specjalnie robił powtórki, myślę, że coś tam pamiętacie. Ostatnio mówiliśmy już stricte o samym narodzeniu. Może dla niektórych to były jakieś takie rzeczy, które burzyły nasze takie tradycyjne spojrzenie na to, jak to wyglądało. Ale jak mówiłem poprzednio, nie musimy się tym specjalnie przejmować. Czy będziemy pamiętać tak czy inaczej, faktu to nie zmienia, że Król Królów, Pan Panów narodził się. Żyje teraz i króluje. A dzisiaj, moi drodzy, chciałbym omówić jeszcze dwie rzeczy, czyli to, co wydarzało się z historii z pasterzami, a potem w kwestii mędrców. Oczywiście troszkę w szerszym ujęciu. Ewangelista Łukasz zapisuje to wydarzenie, kiedy mowa jest o pasterzach, w rozdziale 2 od wersetu 8. Przeczytajmy sobie ten fragment. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. Anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki położone w żłobie. I zaraz aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Może do tego miejsca, choć historia troszeczkę toczy się dalej po werset 20, ale może w tym momencie wystarczy. Myślę, że wielu z nas już spotkało się z taką opinią i gdzieś słyszeliśmy już, że pasterstwo czy pasterze w tamtych czasach było zajęciem mało chlubnym. Pasterze byli postrzegani jako ludzie wykonujący dosyć taką pogardliwą profesję, czyli zajęcie. Myślę, że o tym słyszeliście, tylko nie wiem, czy zastanawialiście się dlaczego. No co w tym złego? Czy ten zawód był gorszy od innych, od rolnika, od czegośkolwiek innego? Czy powszechnie byli uważani za nieczystych? To co? Że nie domyli się albo śmierdzieli owcami? Nic z tych rzeczy. Sytuacja jest dosyć prosta. Oto charakter wykonywania tej pracy był taki, że pasterze z powodu po prostu rytmu czy cyklu pracy, jaką było pasterstwo, po prostu fizycznie nie mogli przestrzegać wszystkich sztywnych, ceremonialnych zasad i praw. I stąd byli postrzegani jako nieczyści. I dlatego byli pogardliwie traktowani. Moi drodzy, i tutaj jest znowu coś, co też wielokrotnie podkreślałem, omawiając kazanie na górze już do tej pory, że społeczeństwo, w zasadzie to najbardziej inspirowane przez faryzeuszy, uczonych w piśmie, nauczycieli zakonu, patrzyło na to, co zewnętrzne. A więc oni nie byli w stanie dopełnić wszystkich ceremonialnych procedur, więc byli odrzucani, więc byli pogardliwie traktowani. Nikt nie patrzył na serce. A przecież mogli być wśród nich bardzo wartościowi ludzie, choćby pamiętamy Dawida starotestamentowego, pasterza jak najbardziej. Moi drodzy, ale popatrzcie, Bóg patrzy inaczej. I właśnie do nich, tej pogardzanej warstwy społecznej, do nich dociera. Ich wyróżnia, ich docenia i to im się ukazuje. Jakby wbrew temu, co społeczeństwo o nich mówi. Ciekawa tu jest symbolika.
tego wydarzenia. Bo popatrzcie, pasterz jest symbolem przywódcy w Izraelu, troszczącego się o Boży lud. Ta symbolika rozciąga się od Starego Testamentu po Nowy Testament. Od choćby Dawida, który był tym młodym pasterzem, po samego Pana Jezusa, którego możemy nazwać tym wielkim pasterzem. Czytamy o pasterzach, o stróżach, ale także i o pasterzach księdze Ezechiela, więc to ta symbolika rozciąga się od starszych Izraela po starszych Kościoła. Możliwe jest, moi drodzy, że pasterze tam na betlejemskich polach strzegli stad, które później były używane jako jagnięta ofiarne. Bardzo możliwe, bo odległość do Jerozolimy była bardzo niewielka, więc jest to bardzo prawdopodobne, że były to jagnięta czy owieczki, baranki przeznaczone właśnie do tego, by być świątyni ofiarowywane. I popatrzcie, tu jest taka ciekawa symbolika, wręcz taka podwójna symbolika. Pilnują być może ofiarnych owiec, a już za moment staną przed barankiem, który jest na razie dzieciątkiem, ale przed barankiem Jezusem, który tak naprawdę będzie wielkim pasterzem. A więc wszystko to ma wielką symbolikę. Okej, ale pasterze, kiedy nastąpił ten moment, kiedy anioł się objawił, a z nim wielka światłość, jak czytamy, byli przerażeni. Nie ma się im co dziwić. Wiecie, mi wyobraźnia troszkę pracuje, zwłaszcza, że mieliśmy możliwość, ile to, 2 lata temu już? Byliśmy w Izraelu, czas już 2,5. Oj, a ja to pamiętam tak, jakby to było, nie wiem, parę tygodni temu, tak świeżo. Właśnie te pola betlejemskie. Bóg dał łaskę, że mogliśmy stać, spacerować po tych miejscach, w których być może pasły się te owce. Być może tam objawił się ten anioł. Bardzo to możliwe, bo tak nam tłumaczył dosyć wiarygodny przewodnik. I naprawdę przeżywałem to tak bardzo blisko, jak mogło się to wydarzać. Ale moi drodzy, ten przestrach pasterzy był uzasadniony, bo zawsze się człowiek wystraszył, widząc anioła. I Zachariasz, i Maria, i Starotestamentowi również. Ale tutaj był podwójnie uzasadniony. Oni mogli spodziewać się niekoniecznie czegoś dobrego. Bo popatrzcie, oni czuli się odrzuceni. Choćby nawet byli w porządku przed Bogiem, to, że wciąż im to wtłaczano do głowy, pogardzano nimi, mówiono im, że są gorsi, bo nie przestrzegają wszystkich procedur, wszystkich ceremoniałów. Oni pewnie takimi się już czuli. Tak na marginesie powiem, moi drodzy, tak to bywa, że ktoś, komu to wmawiamy, taki będzie się czuł. Kochani rodzice, dziadkowie, uważajmy, co mówimy do dzieci. Bo kiedy mówimy im, że są do niczego w porywach gniewu, to potem takimi się czują i takimi potem są. To przyjmują, tym nasiąkają, więc bądźmy ostrożni. Więc tutaj pasterze takimi się czuli. I dlatego być może to pojawienie się aniołów mogli potraktować jako początek sądu. A tymczasem oczywiście tak nie było. Oto anioł przychodzi i zwiastuje im wielką radość. I tak popatrzmy na to, co anioł zwiastował. A więc przede wszystkim radość, że przychodzi Mesjasz, tak bardzo oczekiwany, już tego nie będę dzisiaj rozdrabniał, mówiłem wcześniej o tym, jak Żydzi czekali na Mesjasza. Ten wyczekiwany, ten wytęskniony Mesjasz przychodzi, aby dać im zbawienie. I czytamy w tym poselstwie anioła, że ta radość będzie udziałem wszystkiego ludu. I to jest ciekawe, bo przypuszczam, że oni nie ogarniali tego, co to znaczy wszystkiego ludu, ale to się łączy z tym i innymi zapowiedziami, które były kierowane i przede wszystkim starotestamentowymi, ale już nawet w tym, co potem za jakiś czas mówił Symeon, do niego dojdziemy dzisiaj też, że określił Jezusa, że będzie to światłość, która oświeci pogan. Z tym Żydzi mieli problem. Ale zobaczcie,
to miało być rozciągnięte dla wszystkich ludzi. Ale cieszę się, że pasterze to potraktowali na swój sposób właściwie. Nie zatrzymali tej informacji. Kiedy, za chwilkę będę o tym mówił, przyszli do Betlejemu, kiedy po wyjściu od Marii, Józefa i dzieciątka, oni tą wieść rozgłosili w Betlejem. Więc myślę, że chodzili od domu do domu albo na jakimś placyku targowym, gdziekolwiek, po prostu o tym mówili. Głosili, nie zatrzymali to dla siebie. Zrozumieli, co to znaczy, będzie to dla wszystkich ludzi. Moi drodzy, to też jest uwaga dla nas. Wieść o zbawieniu nadal jest dla wszystkich ludzi. Nadal jest dla wszystkich ludzi, dla naszych sąsiadów, dla naszych znajomych, współpracowników, jest dla wszystkich ludzi. A więc bierzmy przykład z pasterzy i ogłaszajmy tą dobrą nowinę. Czytamy, jak anioł mówi, że oto narodził się Zbawiciel w mieście Dawidowym. To jest też ciekawe sformułowanie. W Biblii ona występuje podobno, ktoś policzył, ponad 40 razy i praktycznie zawsze dotyczyło Jerozolimy, miasto Dawida. Przede wszystkim dotyczyło Jerozolimy, ale w tym kontekście dotyczyło Betlejem, czyli miasta, w którym urodził się i dorastał król Dawid. Kwestia znaku. Czytamy, sam anioł mówi, dam wam znak. Po raz kolejny czytamy o znaku. Pamiętacie? Każdemu, komu anioł się objawiał, zawsze otrzymywał znak. Tutaj znakiem było coś takiego. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. No ta pierwsza część jest takim sobie znakiem. Niemowlę owinięte w pieluszki, no to w niejednym domu można byłoby znaleźć. No ta druga część to już może jest troszkę ponad standard, że położone w żłobie. Ale moi drodzy, tak zastanawiałem się, jak oni go znaleźli. Przecież nie było szyldu. Tutaj leży Mesjasz. Wczesnym rankiem, przypuszczam, no myślę, że w nocy tam nie dobijali się po domach. Myślę, że bardzo wczesnym rankiem musieli chodzić. Nie wiem, to zagadka, to tajemnica. Czy trafili po prostu kierowani Duchem Świętym w miejsce, które mieli trafić bezpośrednio? Być może tak. A być może już przez samo poszukiwanie ta wieść została rozgłaszana. Ale chcę się zatrzymać na sekundkę na tej kwestii znaków. Już wcześniej mówiłem o Gedeonie, o Runie. Tym razem chcę się zatrzymać na kwestii znaków troszeczkę w innym kontekście. Zobaczcie, Zachariasz otrzymał znak, chociaż taki trochę trudny znak, bardziej jako kara traktowany. Trudno to oceniać, moi drodzy. Ja nie chciałbym, żebyśmy gdzieś potępiali czy źle myśleli o Zachariaszu. Nie oceniajmy go źle. Nie oceniajmy też Bożej decyzji, dlaczego tak. Bóg najlepiej wiedział, na czym Zachariasz mógł oprzeć swoją wiarę, nie otrzymując znaku. Otrzymała znak Maria, mówiąc jej, że Elżbieta, dla Elżbiety zdarzył się cud. Pasterze, przed sekundką powiedziałem. Ale chciałbym podkreślić jedną rzecz, że Bóg oczekuje od nas wiary, ale nie ślepej wiary. Popatrzcie, daje znaki ludziom, żeby mogli wierzyć. Bóg nie oczekiwał i nadal nie oczekuje od nas ślepej wiary. Popatrzcie, kiedy Izrael był na pustyni, Bóg oczekiwał od nich wiary. Bóg oczekiwał od nich zaufania, ale przecież nie ślepej, na czymś opartej. Zanim oczekiwał, to widzieli 10 plag, widzieli, jak Bożą mocną ręką są wyprowadzani z Egiptu, a potem Bóg wprowadzał ich w miejsca, gdzie oczekiwał, że wykażą się wiarą i zaufaniem. Widzieli też widoczny znak, typu w postaci obłoku, w postaci słupu ognia, fizyczny znak Jego obecności. Moi drodzy, Bóg od nas też oczekuje wiary, ale tak jak powiedziałem, niekoniecznie ślepej. Ale czy my mało mamy dowodów Jego obecności? Czy mało mamy dowodów tego, co zrobił w naszym życiu? Myślę, że bardzo wiele. Problem tylko w tym, jak zachowujemy się, kiedy przychodzi nowa sytuacja, która dla nas jest jak zwykle zaskoczeniem. Ale przypominam, moi drodzy, to, co mówiłem w pierwszą niedzielę tego roku. Nie bój się, tylko wierz.
No właśnie, ale tej wiary nie opieramy na niczym, tylko na tym, że Boga znamy. Mówiłem o tym głębiej i szerzej wcześniej. Kolejne wersety, tam chyba 13 i 14, anioł mówi, że jest obietnica, pokój ludziom, w których on ma upodobanie. Tak na pierwszy rzut oka może mogłoby się wydawać, że ta obietnica pokoju jest dla ludzi takich fajnych, takich poukładanych, takich szlachetnych, w których on ma upodobanie. Inny przykład mówi, że jest obietnica, że jest pokój dla ludzi dobrej woli. Moi drodzy, tu nie chodzi o to, że obietnica pokoju jest dla ludzi fajnych, jest dla wszystkich. Ale bardzo ciekawe jest właśnie to sformułowanie ludzi dobrej woli. To znaczy obietnica jest dla wszystkich, ale obdarzeni pokojem będą ci, którzy mają, że tak powiem, dobrą wolę, którzy to przyjmą, którzy do serca przyjmą księcia pokoju. To dla nich będzie. Okej, ale idziemy dalej. Pasterze idą do Betlejem. Prawdopodobnie stada zostawili pod opieką być może jednego pasterza, nie wiem jak to robili, może ktoś wyciągnął najkrótszą słomkę i musiał zostać, pozostali poszli i jak anioł mówił, tak znaleźli, mówiłem już o tym, co z tym dalej zrobili, czyli rozgłosili. Werset 19 chcę podkreślić. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Chcę podkreślić bardzo mocno ten werset. Maria zachowywała te słowa w swoim sercu i rozważała je. Jakie słowa? Moi drodzy, ona miała sporo. Już niemało informacji Maria otrzymała o tym, kim będzie to dziecko. Zobaczcie, od początku nie jestem w stanie może wszystkiego dokładnie wymienić ani zliczyć, ale gdybyśmy tak nadążając liczyli sobie na palcach, myślę, że nam braknie palców obu dłoni. Ile już otrzymała informacji. Zobaczcie, od Gabriela otrzymała już informację, że on będzie wielki, że będzie synem Najwyższego, że zasiądzie na tronie Dawida, że będzie królował nad domem Jakuba na wieki, że jego królestwu nie będzie końca, że będzie święty, że będzie Bożym Synem. To już mamy 7. Potem od Elżbiety usłyszała, że Jezus jest Panem, bo tak ją przywitała. Matka mojego Pana przyszła. Później choćby od swojego męża Józefa, to, że jest poczęty z Ducha Świętego, to jest jakby powtórka z tego, co mówił Gabriel. To, że on zbawi lud swój od jego grzechów, że jego imię będzie Immanuel. Od teraz od pasterzy, że jest Zbawicielem. Za chwilę jeszcze usłyszę od Symeona, że jest Mesjaszem, że jest zbawieniem, światłością, która świeci pogan. I tak dalej, jeszcze później od prorokini Anny, że jest odkupicielem Izraela. Mnóstwo rzeczy. I co się mi tak bardzo podoba, moi drodzy, może wiele rzeczy nie rozumiała, nie ogarnęła, ale te dwa słowa, te dwa czasowniki zachowywała, czyli nie pozwoliła, żeby słowo było wykradzione, pilnowała, żeby ono pozostało, być może sobie gdzieś, nie wiem, przypominała, nie wiem, czy potrafiła to spisać, jakkolwiek, ale pilnowała, żeby ono nie umkło. Ale też rozmyślała, co to znaczy. Moi drodzy, to jest lekcja dla nas. Ile słowa my otrzymujemy? Nie licząc tego, które otrzymujemy sami w obecności Boga, kiedy sami czytamy słowo. Patrząc tylko na nabożeństwa. Mamy ponad 50 niedziel, ponad 50 wtorków. To się nam robi ponad 100 kazań. Ileż to słowa? Moi drodzy, ileż to słowa? Ile z niego wykorzystaliśmy? Ile zachowaliśmy? A ile nam przeciekło? A ile zostało gdzieś skradzionych? Mówiłem troszeczkę w niedzielę też przy okazji zachęty do małych grup. Bądźmy otwarci na tą formę, aby przez obecność naszą w małych grupach pozwolić, żeby niedzielne słowo zostało utrwalone, przegryzione, przetrawione. Po co? No po to, żeby przyniosło owoc. Ale także sami w naszych domach pilnujmy tych dwóch czasowników. Zachowujmy i rozważajmy słowo. Wtedy ono może przynieść owoc. I dalej czytamy o tym, że Jezus został obrzezany dnia 8 i nadano mu imię Jezus.
Podkreślam to też dlatego, żeby uzmysłowić wszystkim, myślę, że nam niekoniecznie trzeba, ale może ktoś tam w internecie będzie słuchał, że Jezus był w 100% Żydem. Niektórzy mają z tym problem. Jezus był w 100% Żydem. W rodzinie żydowskiej się urodził i wszelkie przepisy i normy prawa, zakonu zostały nad nim wykonane. Ktoś kiedyś powiedział, że może żartem trochę, że Jezus był koszerny od stóp po czubek głowy. I teraz od 22 wersetu czytamy, że gdy minęły dni oczyszczenia według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, czyli dziecko, aby je stawić przed Panem. Gdy minęły dni oczyszczenia, ile to dni? Myślę, że wiecie, bo to w zakonie jest wyraźnie zapisane, że dla dziewczynki było 60 dni, dla chłopców było 30 dni, tyle że licząc, nie od urodzin, ale dla chłopca od dnia obrzezania. Czyli prawdopodobnie gdzieś po 40 dniach ruszyli do świątyni, czyli 30 plus 8, no więc w okolicach 40 dni. I przyszli po to, aby przynieść Jezusa do błogosławieństwa i złożyć ofiarę. Tak naprawdę nie tyle ofiarę, co ofiary w liczbie mnogiej. Zakon przewidywał, że trzeba było złożyć dwie ofiary. Pierwsza to była ofiara całopalna, druga ofiara za grzech. Ofiara całopalna wymagała złożenia jagnięcia, natomiast ofiara za grzech wymagała złożenia ptaka. Mógł to być gołąb lub synogarlica. Wyjątek był w momencie, kiedy rodzina była bardzo biedna. Wtedy zamiast jagnięcia można było ofiarować tak samo ptaka, gołąb lub synogarlica. I czytamy tutaj, że oni ofiarowali, czy powinni byli ofiarować parę, czy parkę ptaków. Czyli rozumiemy z tego, że zamiast jagnięcia ofiarowali ptaka. Więc rozumiemy z tego, że należeli do tych ubogich lub bardzo ubogich. Tak wynika z tego. I teraz przechodzimy do sytuacji, kiedy spotykają Symeona. Widzicie, troszeczkę przyspieszam, żeby zdążyć jak najwięcej powiedzieć, bo nie chcę już dzisiaj, nie chcę już później do tego wracać. Nie będę analizował tego, co Symeon wszystko im przekazywał, im mówił. Prawdopodobnie, raczej w 100% Symeon był kapłanem. Nawet i ten gest, który zrobił, że wziął dziecko na ręce i błogosławił go, świadczy o tym, że był kapłanem, bo kapłani właśnie w ten sposób postępowali, błogosławiąc dzieci. Dużo by można było mówić o tym prowadzeniu Ducha Świętego, że Duch Święty tak go inspirował, że miał wcześniej proroctwo, miał pewność, że zobaczy Mesjasza, zanim umrze. To jest niesamowite, jak Duch Święty wszystko zaaranżował, że przyszedł dokładnie w tym momencie, kiedy tam Jezus był. A po drugie, że go tam w ogóle znalazł. Pomyślcie, w świątyni były tysiące ludzi, tłumy. To nie było tak łatwo kogoś tam znaleźć. A jednak Duch Święty wszystko tak zaaranżował, że go znalazł. No i oczywiście oprócz tego, że był kapłanem, to Symeon też był prorokiem. To proroctwo, które tutaj jest opisane, tylko na jedną rzecz, co już wcześniej wspomniałem, mówi, że światłość, która oświeci pogan. Z tym Żydzi do tej pory nie mogli w ogóle tego ogarnąć, zrozumieć. Oni myśleli, że Jezus jest tylko dla Żydów. Pamiętacie, to nawet w Dziejach Apostolskich jeszcze było problemem. Dopiero Pan Bóg musiał za pomocą widzenia to przełamać u Piotra i potem już to jakoś szło. I jeszcze jedna rzecz, która jakby kończy wypowiedź Symeona, która kieruje do Marii. I twoją duszę przeniknie miecz. No, mało sympatyczne. Mało sympatyczne słowo. Chcielibyście takie coś usłyszeć? A jednak zostało to wypowiedziane i sprawdziło się. Tutaj ciekawe też jest, jakie słowo greckie było użyte w tym. Są dwa słowa greckie określające miecz. Jeden to jest taki krótki, poręczny rzymski miecz. Drugie słowo greckie oznacza długi, szeroki miecz. I to jest istotne. To drugie słowo było użyte tutaj przez Symeona. Nie chcę tutaj kaleczyć języka na Grece.
więc to drugie słowo zostało użyte. Dla nas to może jest bez znaczenia, ale myślę, że dla Marii miało. Ona słysząc to greckie słowo, które oznaczało ten potężny, szeroki miecz, który był postrachem, mogła zrozumieć, że to jest poważna sprawa. I potem pamiętamy, co się wydarzało, choćby na krzyżu. Moi drodzy, to była masakra. Ludzie zakrywali twarz, zupełnie obcy, którzy nie mieli żadnego jakby emocjonalnego związku z Panem Jezusem. Zakrywali twarz, nie mogąc na to patrzeć. A co dopiero matka? A co dopiero matka? To po pierwsze. Po drugie, przez ten krótki czas choćby, ona w oczach ludzi była matką przestępcy. Musiało ją to strasznie ranić. No i w końcu też sama straciła nadzieję na odkupienie Izraela, przynajmniej na jakiś czas. Zresztą już wcześniej, przed krzyżem, myślę, że ten miecz już był odczuwalny troszkę. Kiedy syn jej już nie do końca był tylko synem. Kiedy ten miecz oddzielał rodziny. Kiedy, pamiętacie sytuację, liczyli na jakieś preferencje, na jakieś względy, na jakieś przywileje, kiedy były tłumy, chcieli dostać się tam do Jezusa, chcieli Go może poprosić o to, żeby przerwał i pogadał z nimi. Nie. Jezus powiedział te twarde słowa, że oto moja matka, oto moi bracia. Ale dobrze, przejdźmy już do drugiego tematu, mędrców ze wschodu. Tutaj otwieramy Ewangelię Mateusza. Może nie będę tego odczytywał, to jest drugi rozdział. Od 1 do 12 rozdziału o tym opisuję. Chyba znamy doskonale ten fragment, więc nie będziemy go odczytywać. Przede wszystkim, moi drodzy, kim byli mędrcy? No po pierwsze byli poganami. Zgadzacie się? To byli poganie. Dlaczego od tego rozpoczynam? Bo tutaj już mamy pierwszy przebłysk, czy symptom, czy pierwszą taką zajawkę spełniania się tego proroctwa, o którym mówiłem wcześniej. Popatrzcie, poganie pochylają się nad kimś, które światłością świata. To taka pierwsza symbolika. Mędrcy, magowie inaczej określani, to byli najwyżsi urzędnicy dworów królewskich, imperiów Medów i Persów. Być może ich doradcy również. Przede wszystkim, moi drodzy, nam się kojarzą mędrcy czy magowie, bo tak ich zwiemy, z jakąś tam astrologią, magią, czarnoksięstwem. Też. Nie mówię, że nie, też. Ale przede wszystkim to byli naukowcy. To byli ludzie nauki, dziedzin różnych, jak medycyna, astronomia, matematyka, nauki przyrodnicze i tak dalej. To byli naukowcy. Pewnie, że wtedy astrologia też była jakby nauką i to wszystko nie było im obce. Przypomina mi się, kiedy myślę o mędrcach, starożytny Babilon, niewolę ludu izraelskiego Daniela, który był w tych szeregach. I jest bardzo możliwe, moi drodzy, że z tamtych czasów, że w tamtych czasach magowie czy mędrcy babilońscy, których były przecież setki, mogli zainteresować się troszkę tym ludem, który tutaj był wśród nich, czyli Żydami. Magowie mogli zainteresować się ich pismami, kulturą, religią i to mogło pozostać aż do tych czasów, kiedy Pan Jezus się pojawił na świecie. No dobrze, ale co się wydarzyło? Biblia opisuje, że zobaczyli gwiazdę. Trudno powiedzieć dokładnie, co się wydarzyło. Na pewno to było jakieś nowe zjawisko astronomiczne. Naukowcy współcześnie próbowali dociec do tego, co mogło się wydarzyć. Wspomagani najnowocześniejszą techniką obliczeń komputerowych, gdzieś próbowali dociec, co w tamtym czasie w Mezopotamii mogło się wydarzyć na niebie, co mogło być widoczne. No i stwierdzili, że rzeczywiście w tamtych latach była koniunkcja Jowisza i Saturna w gwiazdozbiorze ryb, nieco później Marsa, ale słuchajcie, to i tak niczego nie tłumaczy. Bo przecież ta gwiazda ich prowadziła. Nie tylko sobie nie tylko się pojawiła, zabłysła, ale prowadziła i doprowadziła. Więc było to coś niezwykłego, może tajemniczego. Naukowcy nie potrafią nic więcej wymyślić na ten temat. Ale faktem jest, że Bóg użył czegoś
może trochę nadnaturalnego, by ich doprowadzić. Ale powstaje pytanie. Nie wiem, czy się kiedy zastanawialiście nad tym. Powstaje pytanie. Zobaczcie, oto oni zobaczyli gwiazdę i ta gwiazda ich prowadziła do Palestyny. Później, kiedy już wyszli od Heroda, o czym za chwilkę, czytamy, że ta gwiazda ich doprowadziła dokładnie do celu. Zatrzymała się nad miejscem, gdzie był Jezus. Popatrzcie, doprowadziła ich do punktu. Być może wskazała dokładnie dom. No to skoro tak dokładnie ich prowadziła, to czemu zabłądzili? To czemu nie trafili bezpośrednio do Betlejem? To czemu trafili do Jerozolimy? No przecież skoro była tak dokładna, to skąd ta pomyłka? No nie mam na to stuprocentowej odpowiedzi. Biblia tego nie zawiera. Bardziej mogę się domyślać. Wiecie, domyślam się, że mędrcy, wierząc tej nawigacji niebiańskiej, dołożyli troszeczkę swojego rozumu do tego. Jak już się zbliżali i widzieli, że gwiazda coś zmierza z kursu, który oni mieli w głowie, to myśleli, no to niemożliwe jest. No jak to? Przecież musimy dojść do Jerozolimy. Przecież król musi się urodzić w stolicy, a jeżeli nawet nie urodzić, to przynajmniej tam będziemy mieć najbardziej wiarygodne informacje. Wiecie, jak to jest? Porównam to do nawigacji, jaką mamy czasem w samochodach. Wierzycie nawigacji? Wierzymy z reguły nawigacji, ale wiecie co? Przy nawigacji w samochodzie trzeba mieć swój rozum, prawda? Ja zawsze staram się mieć swój rozum przy nawigacji i czasem jej nie słucham. Bo czasem nawigacja wymyśla coś takiego, że idę i tak według swojego rozumu, potem się tak znajdzie. I tak to bywa, kochani, że nawigacja mówi skręć w lewo, a ja twierdzę, nie, to bez sensu jest i jadę inaczej. Ale wiecie, inaczej jest z nawigacją duchową. Tutaj włączać swój rozum już jest niebezpiecznie. Ja myślę, że oni tutaj włączyli niepotrzebnie swój rozum i stwierdzili, że nawigacja tutaj coś oszukuje i nie skręcili do Betlejemu, tylko poszli prosto do Jerozolimy, bo włączyli właśnie swój logiczny rozum. Nie ma się co dziwić, byli paganami. A my, Boży lud, moi drodzy, niebezpiecznie jest, jeżeli włączamy swój rozum, nie wierząc w Boże obietnice tak do końca. Kiedy chcemy włączyć swój rozum i być mądrzejszymi trochę od Bożego prowadzenia. Pamiętacie Abrahama choćby, Hagar, Ismaela? Trochę pomogli. Trochę dołączyli swojego rozumu do tego i tych przykładów jest całe mnóstwo. Moi drodzy, trzymajmy się słowa z przypowieści 3:5. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Jak ta niebiańska nawigacja prowadzi, to jej wierzmy. Wyłączajmy rozum, a wierzmy tej Bożej nawigacji. Ale okej, dotarli zamiast do Betlejem, dotarli do Jerozolimy, spotykają się z królem Herodem, o nim za chwilkę troszeczkę więcej. I moi drodzy, panika. Panika przede wszystkim samego Heroda, również i pisze Biblia o całej Jerozolimie. Zobaczcie, ten król przez całą swoją karierę polityczną walczy o utrzymanie władzy. I to w sposób straszny. Oczywiście morderstwami. Usuwa ludzi, którzy mogliby mu w jakikolwiek sposób zagrozić. Usuwa tych, którzy faktycznie by mu mogli zagrozić, ale usuwa też mnóstwo tych, których sam podejrzuje, co nie miało nic wspólnego z prawdą. Wiecie, posuwał się do tego, że zamordował kilku swoich synów. Zamordował swoją matkę. W końcu zamordował nawet swoją żonę, Mariannę. Jak źródła historyczne podają, miał 10 żon, ale ta jedyna chyba była mu rzeczywiście bliska. Tą prawdopodobnie kochał. A mimo wszystko nie zatrzymał się przed tym. Nie mówiąc już o śmierci wielu innych.
Nawet cesarz Oktawian August, który w tym czasie rządził, śmiał się, że lepiej być wieprzem, czyli świnią na dworze Heroda niż jego synem. Wieprzem mieli bezpiecznie, bo Herod nie jadał wieprzowiny. A być synem to oznaczało zagrożenie. Poza tym Herod w tym momencie był już bliski śmierci. Cierpiał i fizycznie, i psychicznie. Jego ciało było pokryte ropiejącymi wrzodami. Ale mimo wszystko wieść, że potencjalny kandydat na króla pojawia się gdzieś jako niemowlę, wprawiła go w panikę. Parę zdań jeszcze na temat króla Heroda. Herod to tytuł wielki, to przydomek. Ten przydomek wielki był bardzo słuszny. To był naprawdę wielki człowiek. Był półżydem, był Edomitą, czy inaczej się mówi, że Idumejczyk. Jednym słowem był pochodzenia, znaczy jego praojcem był Ezaw. Z jednej strony ten człowiek był niezwykle utalentowany. Był niezwykle zręcznym dyplomatą, dobrym politykiem. Był świetnym jakby administratorem o bardzo szerokich planach. Był wspaniałym budowniczym z wielką wizją. Był człowiekiem, który nie poddawał się żadnym przeciwnościom. A z drugiej strony był despotą, katem, mordercą i to nawet najbliższych. I dziwne, że rządził aż 40 lat. Moi drodzy, właśnie dlatego utrzymał się przy władzy tak długo, dlatego że był tak bardzo złożoną osobowością. Gdyby był tylko i wyłącznie katem i mordercą, to tak długo by nie mógł rządzić. Ale czasami też miewał i ludzką twarz. Jeden z przykładów, kiedy groziło w Palestynie klęska strasznego głodu, on był w stanie z własnych funduszy królewskich, sprzedał tam jakieś zastawy złote i kupił zboże w Egipcie dla całego narodu, by przetrwał. Słuchajcie, to nie była tona czy dwie. To były ogromne ilości. Przede wszystkim też zapewnił pokój. Przez 40 lat, oprócz tam jakichś drobnych potyczek, generalnie panował pokój. Za jego czasów Palestyna rozkwitła. To musimy też wiedzieć. Wiele wybudowano fortec. Wiele odbudowano miast, między innymi Samarię. Cezarea stała się jednym z najpiękniejszych portów w tamtejszych czasach. W Jerozolimie teatr, czy amfiteatr, czy hipodrom przyciągały tłumy ludzi, turystów również. W końcu, jeśli chodzi o budynki, no to chyba podstawowa sprawa, ta niesamowita świątynia. Obok stała potężna twierdza, Antenia chyba się nazywała, czy Antonia chyba, o tak. I przez to wszystko Palestyna była znana i też, że tak powiem, szanowana na arenie międzynarodowej. Z drugiej strony jego kłopoty ze zdrowiem rozpoczęły się już przed 40. Zapadł na jakąś chorobę, jakąś ogromną gorączkę i omal tego życiem nie przypłacił. Ale po tej chorobie zostały jakieś ślady i w zdrowiu takim fizycznym, ale także zostały mu zaburzenia psychiczne. Od tego czasu gdzieś zaczął męczyć go coraz częściej jakiś paranoidalny strach, mania prześladowcza. Zaczęły się mnożyć wyroki śmierci, co z kolei powodowało potęgujące się wyrzuty sumienia. Historycy zapisali, że było słychać w tej twierdzy, czy zamku, czy pałacu, jak chyba oszalały z bólu na myśl o tym, co zrobił dla swojej żony, czyli wydał na nią wyrok śmierci, jak potężnym głosem wołał jej imię czasami całymi nocami. Ale ostatnie jego lata były najbardziej przerażające. Wymyślał wciąż nowe tortury dla swoich ofiar. Otaczała go śmiertelna, czy taka cmentarna cisza.
przerywana może tam głosami jakichś robotników albo jękami skazańców. W końcu też zmogła go, czy cierpiał na tą straszliwą chorobę. Historycy domyślają się, że mógł być to ragielit. Z ciała wydobywała się jakaś ropa z robactwem. I tak naprawdę to oszalały z bólu i nękami, nękany widmami swoich ofiar, powoli, powoli konał i skonać nie mógł. Pod sam koniec życia rozkazał, w zasadzie to uwięził, całą arystokrację izraelską czy żydowską w twierdzy czy tym w hipodromie, uwięził ich i kazał ich stracić z chwilą własnej śmierci. Kazał całą arystokrację żydowską zabić z chwilą własnej śmierci. Wiecie dlaczego? Po to, by w chwili jego śmierci był płacz. Nie nad nim, bo tego się nie spodziewał, ale żeby w Izraelu i w Jerozolimie był płacz w chwili jego śmierci. Bogu dzięki do tego nie doszło. Zostali uwolnieni, zostali wypuszczeni po jego śmierci, a i tak mieszkańcy Jerozolimy wyprawili mu huczny pogrzeb. Tak mniej więcej wyglądała ta postać, bardzo złożona. I mędrcy trafiają do niego, no niestety już w tym końcowym okresie. To mniej więcej było 2 lata przed jego śmiercią. Więc to był już ten ciężki, trudny czas, a pomimo tego, widzicie, na swojej przebiegłości wiele nie stracił, wysyłając mędrców, prosząc ich o informację zwrotną. Przerażenie Heroda można jeszcze zrozumieć, że był przerażony, możemy to tłumaczyć jego na wpół obłąkanym umysłem ze strachu przed konkurencją, a przerażenie całej Jerozolimy, no przecież chyba nie z sympatii do Heroda. Ze strachu, jak Herod zareaguje. Był zdolny do wszystkiego. No i po tym, jak wiemy, wydarzyło się tak, że mędrcy nie wrócili, przeskakuje troszeczkę, i nastąpiła później ta rzeź dzieci w Betlejem. Nawet dzisiaj zastanawiałem się tak sam, zanim doszukałem się jakiejś informacji, ile dzieci zginąć mogło. Tak spodziewałem się, że dużo więcej niż gdzieś tam informacje odszukałem. Prawdopodobnie nie było ich aż tak wiele, jak się spodziewałem, więc może około 20. Na to wskazuje małe miasteczko Betlejem i ten zakres wiekowy. To nie umniejsza tragedii. Nawet śmierć jednego dziecka jest tragedią dla najbliższych. Ale wiecie co? W rozmiarach tragedii, które siał Herod, to było nawet niezauważone. Największy historyk żydowski, Józef Flawiusz, nawet pominął ten fakt w swoim największym dziele, spisując historię tamtych lat. Także porównując to z tym wszystkim, czego Herod dokonywał, to nie było to jedno z największych tragedii. Pasterze w końcu, przeskakuję troszeczkę, pasterze dotarli do Betlejem w końcu. Też ciekawe, że kiedy znowu trafili na właściwy kurs, gwiazda się znów pojawiła i doprowadziła ich do miejsca bardzo precyzyjnie. Oni trafiają na czas, kiedy Maria z Józefem już dawno mogli być z powrotem. Dawno mogli być z powrotem w miejscu, skąd wychodzili, czyli w Nazarecie. Ale prawdopodobnie zamieszkali tam, osiedlili się w Betlejem. Być może choćby dlatego, że nie na rękę im było wracać i słyszeć swoich sąsiadów, jak ciągle wytykają im, że Jezus jest być może, no, pochodzi z cudzołóstwa. Mędrcy składają im hołd, znaczy Panu Jezusowi składają hołd, składają dary. Nigdzie nie jest udowodnione, że było ich 3. To tak tradycja nam podaje. Tradycja nam podaje nawet imiona, jakie mieli, już zupełnie nie wiadomo skąd.
ale wcale niekoniecznym jest, mogło ich być trzech, ale raczej bardziej przypuszczalne jest, że było ich więcej. To była bardzo daleka wyprawa, więc jeżeli mędrców może nie było wiele, to na pewno mieli więcej służby. I dalej wiemy, że Józef ostrzeżony we śnie ucieka do Egiptu z rodziną. To było gdzieś około, do granicy z Egiptem było około 120 kilometrów. Nie było to jakimś wielkim dramatem uciec do innego państwa, dlatego że w Egipcie w tym czasie była wielka diaspora, jeśli ją tak mogę nazwać. Ponad 1 000 000 Żydów prawdopodobnie mieszkało w tamtym czasie w Egipcie, więc nie trudno było znaleźć dla siebie wsparcie. I jeszcze na zakończenie jedna myśl, powrót z Egiptu, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Według testamentu Heroda w Galilei, bo podział, znaczy rozdzielił jakby terytorialnie władzę na swoich synów, jeden z synów miał być panować w Galilei i w Perei, drugi natomiast w Judei. I tym, który miał być w Galilei, był Herod Archelaus, czyli w miejscu, do którego miał wrócić Pan Jezus, według proroc. Pamiętacie, do Galilei. A tutaj w Galilei, według wszelkich znaków na niebie i na ziemi, według testamentu, ma być Herod Archelaus, czyli człowiek podobny do swojego ojca. Zawzięty, żądny władzy, bez żadnych skrupułów. Zresztą udowodnił to później, ledwie objął władzę, to już wymordował praktycznie od razu 3 000 ludzi w świątyni, tych, którzy oponowali przed jego panowaniem. I taki człowiek miał rządzić w Galilei. No trudno powiedzieć, byłoby to wielkim niebezpieczeństwem dla Józefa i Marii, gdyby tak miało być. I praktycznie w ostatniej chwili, na łożu śmierci, ten na pół już obłąkany człowiek, Herod Wielki, zmienia decyzję, zamienia ich. I ten drugi Herod, Antypas, otrzymuje właśnie Galileę i Pereę, a ten, który wcześniej powiedziałem, Archelaos, ten bardzo gwałtowny, otrzymuje Judeę. Tak więc w tym czasie dużo było to bezpieczniejsze wrócić pod panowanie tego człowieka. Więc widzicie, Pan Bóg jest Panem historii. Nawet o takie rzeczy zadbał, aby Józef z Marią mogli wrócić bezpiecznie w te miejsca. Moi drodzy, zawsze robiłem tak, że na początek czytałem jakiś fragment, który nam przypominał, kim jest Jezus. A tym razem zrobię to na koniec, abyśmy to mieli jakby utrwalone, żebyśmy na tym zakończyli. Mnóstwo szczegółów było przez te 4 wykłady. Powiem wam szczerze, mnóstwo pominąłem, ale mnóstwo szczegółów było, którymi się zajmowaliśmy. Myślę, że gdzieś to rozświetliło naszą wiedzę na tamten czas, ale tak jak rozpoczynałem, czasem przypominałem, że te szczegóły nam nie są konieczne do zbawienia, do naszej wiary. Najważniejsze jest to, co czytamy w wielu miejscach. Raz jeszcze przypomnę to, co mówi Izajasz w 9 rozdziale. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości dotąd, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Jeszcze jedno miejsce. To, co już sam Jezus mówi, cytując proroctwo Izajasza. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Moi drodzy, w Jego przyjściu, choć tyle może szczegółów, ale przecież Ewangelia nie kończy się na Betlejem.
ale idzie dalej, aż do Golgoty. Żyjmy tym, że Jezus jest Królem Królów i Panem Panów. Niech nas Bóg błogosławi.